Cześć, jestem Klasia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach na porównanie reakcji chemicznych od 1 do 4 przedstawionych na schemacie zastosuj wzory półstrukturalne. Ok, no i tutaj zaczynamy sobie od tego, że w reakcji pierwszej mamy etyn. Etyn, czyli alkin, mamy tu wiązanie potrójne pomiędzy atomami węgla i uwaga, musimy tutaj coś dać, aby powstał nam eten. A eten to już mamy wiązanie podwójne. Tutaj akurat nie trzeba za bardzo kombinować, bo jak sobie zapiszemy wzory sumaryczne, no to tu mamy C2H2, a tu mamy C2H4. Czyli musimy tutaj zastosować reakcję uwodorowienia, czyli zwiększyć ilość wodorów. Po prostu dajemy H2. A nad strzałką piszemy, że to jest pod wpływem katalizatora. Tyle. Dobra. Od produktu zaczynamy, czyli jest H2C, hop, CH2, plus co? Daje nam chloroetan. Etan, no to już moi mili, tu jest wiązanie pojedyncze, tak? I spójrzcie, tu było C2H4, a chloroetan to jest C2H5Cl. Czyli nie dość, że pojawia nam się tutaj chlor, to jeszcze mamy o jeden atom wodoru więcej. To co my tu musimy dać? Kwas chlorowodorowy, HCl. Znowu reakcja pod wpływem katalizatora. Przepisujemy produkt. Lecimy dalej. Pyk. Z chloroetanu, czyli od fluoropochodnej węglowodoru, mamy machnąć etanol. Czym jest etanol? Ano jest alkoholem. Czyli tutaj już nie katalizator, tylko tutaj będziemy mieć w środowisku wodnym. Powstaje nam etanol, czyli H3C, CH2, OH, plus co tam? No tutaj musimy coś mieć. Otóż to jest reakcja charakterystyczna. Tutaj mamy Na, OH i wtedy sód łączy nam się z chlorem, tworzy nam chlorek sodu, a grupa OH łączy nam się na tym miejscu, gdzie był chlor, po prostu. I tutaj, jak będziemy robić reakcję czwartą, to dajemy tylko ten produkt główny, czyli ten alkohol, NaCl nie przepisujemy. I ma nam powstać etanol, czyli tu znów dajemy tlenek miedzi 2. Należy to pamiętać. To jest reakcja pod wpływem temperatury. Tworzy nam się tutaj, moi mili, etanol, czyli H3C, COH. I teraz tak, miedź zostaje sama jako metal. I ten tlen łączy nam się z grupą OH i otrzymujemy z tego H2O. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.